Czego oczekujesz od zajęć jogi? Wydaje mi się, że taka godzinka, dwie takiego relaksu w tygodniu to jest coś zbawiennego na maksa. Właściwie oczekiwania są cały czas spełniane, to znaczy czuję się coraz lepiej, nabieram więcej dystansu. Nowego doświadczenia? Czegoś takiego? Wśród natłoku zajęć i obowiązków coraz bardziej popularna staje się praktyka jogi. Chwila relaksu i odpoczynku od codzienności, czy droga do odnalezienia siebie i duchowej transformacji? Czym tak naprawdę jest ten indyjski rytuał? Tym, co przyciąga ludzi do jogi, jest to, że jest to jedyny system, który łączy w sobie zarówno pracę z ciałem, z umysłem i duchowość. Joga działa. Ja bym się tym nie zajmował, gdyby to nie działało. Bo są różne inne formy, takie ogólnoprzyjęte, uwalniania się od napięcia, na przykład picia alkoholu. I wydają się trochę ciekawsze, na przykład, niż przychodzenie na zajęcia. To, co praktycznie zawsze się czuje w przyjściu na takie zajęcia do szkoły jogi, to się człowiek czuje troszeczkę taki bardziej rozluźniony, zwiększa się elastyczność ciała, przeważnie można też poczuć, że lepiej funkcjonuje kręgosłup, lepiej funkcjonują stawy. Joga jest czymś, co przybiera postać szczególnych praktyk ascetyczno-medytacyjnych, jest czymś, co przybiera postać szczególnej formy kultu religijnego, związanego na przykład ze śpiewami, z tańcem, adresowanymi ku chwale Boga, jak w Bhakti Jodze. I mamy jogę, która jest w zasadzie, można powiedzieć, normalnym sposobem życia, ale ta nienormalność, czyli ten duchowy wymiar, wyraża się w tym, jak ja ten własne życie traktuję. Czyli jak ja traktuję czyny, które spełniam. Ja ich nie spełniam po to, żeby mieć własne korzyści. Ja je spełniam jako ofiarę ku Bogu, w sposób nieegoistyczny. Co wniosła do Pani wiedzy o jodze wizyta w Indiach? Miałam okazję właśnie praktykować w instytucie założonym przez mistrza BKS Iyengara, czyli u samego źródła. Na pewno moje nauczanie po pierwszym pobycie bardzo się zmieniło. Od kwestii technicznych związanych z wykonywaniem asan, przez zagadnienia takie związane z tym, jak asany wpływają na organizm, również w sensie fizjologicznym funkcjonowania organów. Oni są bardzo ostrzy, oni są dużo ostrzejsi niż nauczyciele. Oni sobie pozwalają na takie dość zdecydowane, bym powiedziała, momentami brutalne metody oddziaływania na uczniów. Różnica kulturowa powoduje, że my nie pozwalamy przekraczać pewnych granic, natomiast tam jest to dozwolone kulturowo, po prostu to jest mistrz i on może w pewien sposób, może poprawić stopą, może czasami kopnąć. To jest regeneracyjna pozycja po pozycjach stojących. Generalnie ona pokazuje pewną taką więź naszego ciała. Wszystko jest we wszystkim, prawo synergii. Bądźcie w takim spokoju wewnętrznym, bądźcie w tych miejscach, które przylegają do podłoża. Obserwujcie, jak ciało układa się w podłożu i co jest fundamentem. Ostatecznym celem jogi jest samadhi, czyli nieporuszony umysł. I jest to stan umysłu, w którym odczuwamy błogość, miłość, współczucie, brak cierpienia, brak ignorancji. Czyli rozwijamy wszystkie swoje pozytywne cechy, a pozbywamy się tych negatywnych. Gdybyś miała wymienić dwa słowa, które kojarzą ci się z jogą. Ja i spokój.